Legnicy policjanci ruszyli na domową interwencję, gdzie 37-latek miał grozić innemu mężczyźnie. Tam okazało się, że agresor nie czuje respektu do munduru. Mężczyzna wyraził to, naruszając nietykalność funkcjonariuszy. Szarpał ich za mundur, kopał oraz groził im pozbawieniem życia i zdrowia. Funkcjonariusze skutecznie obezwładnili mężczyznę, zatrzymali go, umieścili w policyjnej celi. Mężczyzna usłyszał zarzuty znęcania się, kierowania gruźb karalnych i naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza, ale na tym nie koniec. A także kradzież z uchwałą, torebki wraz z dokumentami oraz pieniędzmi. 37-latek może teraz spędzić za kratami nawet 7,5 roku. Najbliższe 3 miesiące spędzi natomiast w tymczasowym areszcie.